Dobry wieczór, to jest Rozmowa w Punkt Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam, a państwa i moim gościem jest Piotr Walentynowicz, wnuk świętej pamięci Anny Walentynowicz. Mamy dosyć szczególny pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy. Odwołam się do publikacji Gazety Polskiej Codziennie, do dzisiejszego wydania. Otóż, proszę państwa, feministyczne aktywistki z Poznania konkretnie wykorzystały wizerunek Anny Walentynowicz, zademonstruję może dzisiejszy nagłówek gazety. Wykorzystały ten wizerunek do zapowiedzi tak zwanej manify w Poznaniu. Wiem, że państwo, rodzina jest oburzona tym działaniem ze strony organizatorek manifestacji. Czy jakieś kroki prawne rozważa rodzina w związku z tym? Przede wszystkim oczywiście jesteśmy bardzo oburzeni tym, ponieważ po pierwsze zrobiono to bez naszej wiedzy, zgody, informacji, czegokolwiek. Ale to już nie zmienia faktu, że organizatorzy tej manify poznańskiej wykorzystali wizerunek babci do promowania haseł, poglądów, którym babcia była przeciwna. To jest to najgorsze w tym wszystkim. I to zdecydowanie przeciwne. Oczywiście jako głęboko wierząca osoba w Boga nie była nigdy za aborcją. Uważała, że ochrona życia jest najważniejsza i tylko Bóg może decydować o tym, czy życie odebrać, czy nie odebrać. Więc mamy do czynienia z takim bardzo szczególnym nadużyciem, z wykorzystaniem osoby, no, symbolu walki z totalitaryzmem, z opresją komunistyczną, dla promowania ideologii, która... Znaczy dla promowania tego wyuzdania, które reprezentują sobą te panie. Bo żeby było jasne, my jako rodzina nie odnosimy się do ich poglądów. Chcą, mają swoje poglądy, niech je manifestują. Proszę bardzo, tak długo jak robią to w zgodzie z obowiązującym prawem, mają do tego prawo, prawda? Natomiast wykorzystanie wizerunku babci, osoby zasłużonej dla Polski, głęboko wierzącej w Boga, do promowania swoich haseł i ideologii, do chęci zaistnienia w przestrzeni publicznej, żeby się przebić, to jest po prostu przestępstwo naszym zdaniem. Odnośnie kroków prawnych, to jest w ten sposób. My z ojcem jeszcze wczoraj byliśmy skłonni, liczyliśmy na to, że manifa po prostu przeprosi Poznańska za to, co zrobiła i że w zależności od formy tych przeprosin, czy to będą zwykłe takie oklepane przeprosiny, jak to zazwyczaj się dzieje, kiedy sąd nakazuje, czy to będą przeprosiny płynące z serca po prostu. I forma tych przeprosin, czyli że dotrze ona do wszystkich feministek w Polsce, tak? W każdym mieście gdzieś tam mają swoją manifę, prawie w każdym. Podobno. Podobno, tak. Żebyśmy my jako rodzina mieli tą pewność, ten spokój, że taka sytuacja się więcej nie powtórzy. Natomiast dzisiaj zobaczyłem na stronie manify jakiś wpisik, który mówi, że to nie organizatorzy są autorami tego, ale że bardzo cenią Annę Walentynowicz. No to ja bardzo przepraszam. No w takim wypadku my nie możemy pozwolić na to. To nie są przeprosiny. To nie są, po pierwsze, to nie są przeprosiny. To wręcz jest zapowiedź, że tego typu akcje będą się powtarzać. My jako rodzina nie możemy na to pozwolić. Chciałbym pana zapytać o takie osobiste, poprosić o osobiste wspomnienie babci. Wielokrotnie, już kilka razy przynajmniej rozmawialiśmy przy okazji niestety rocznicy katastrofy smoleńskiej. Tak. Wspominaliśmy jej wspaniałą postać, ale chodzi mi o takie osobiste wspomnienie dotyczące tego, jaką kobietą była, żeby ukazać jej prawdziwy wizerunek, cechy, które miała. Kto może to zrobić lepiej jak wnuk? Przede wszystkim była bardzo kochającą babcią, jeśli chodzi o mnie. No i mamą, jeśli chodzi o tatę, prawda? Od pewnego czasu, kiedy dziadek zmarł, no babcia sama wychowywała ojca. Ciężko pracowała w stoczni. Uważała to, że ma pracę, to, że ma możliwość pracowania, uważała za taką najwyższą wartość. To, że wychowywała sama ojca od pewnego etapu swego życia, to, że godziła wszystkie trudności i przeciwności losu, starała się dla ojca i dla mnie jak najlepiej zapewnić, co mogła tylko w ramach tego, czym dysponowała,
czyni ją po prostu wielką. I oczywiście no, jest to przeciwieństwo tego, co organizatorki Manify próbują wszystkim teraz na siłę wszystkich przekonać do swoich poglądów. Tak? Czy babcia była dla pana taką nauczycielką patriotyzmu również? Owszem, tak, tak, jak najbardziej. Znaczy, ja ujmę to w ten sposób. Babcia jest dla mnie czymś w rodzaju świętości. I zresztą nie tylko dla mnie, do ojca również. I my po prostu tak długo, znaczy inaczej, jedynie śmierć nas jest w stanie powstrzymać przed tym, żeby zwalczać wszystkich ohydnych ludzi, którzy wykorzystują, wycierają sobie gębę wizerunkiem babci, chcąc uzyskać jakieś konkretne cele, absolutnie przeciwne tym, którym babcia chciała osiągnąć. To jest fascynujące, że kobieta, która była tak silnie zaangażowana w działalność związkową, działalność wolnych związków, działalność Solidarności później, stąd ten piękny przydomek Anna Solidarność, tak, symbol całego ruchu, potrafiła jednak godzić te zaangażowania z czasem prywatnym, z czasem dla rodziny. Tak, to jest właśnie to, co pan poruszył. Ja to gdzie tylko mogę, to właśnie o tym mówię, bo ludzie mnie pytają z perspektywy, pytają mnie o babcię z perspektywy, patrząc na osobę, jako, która dokonała wielkich rzeczy w naszym kraju. Ja natomiast na babcię patrzę zawsze z punktu widzenia babci. Kojarzę babcię jako babcię, która potrafiła i skarcić, prawda, ale i potrafiła dobre słowo powiedzieć. Do kościoła chodziliśmy z babcią pomagać innym ludziom. Babcia robiła najlepsze uszka, czyli te pierożki wigilijne z grzybami. Babcia piekła najlepsze ciasta. Babcia to była po prostu rodzina. Zawsze coś miała dla wnuka. Ależ absolutnie zawsze. W zanadrzu. W zanadrzu, dokładnie. Ten czas, szczególny czas końca lat 70., początku 80., to jest czas przecież też bardzo silnych represji w stosunku do Anny Walentynowicz. Była notorycznie obiektem represji, prześladowań, tak, szykan ze strony SB. Jak pan ten czas zapamiętał? Jako dziecko przecież jeszcze. Ja pamiętam w stanie wojennym gdzieś jakiś taki flashback mam dosłownie, bo ja się urodziłem w 77, w 81, wiadomo, miałem ledwo dopiero 3 lata właściwie, bo ja się na koniec grudnia urodziłem, 77. Ale pamiętam taką sytuację, jak mieszkaliśmy, bo ja w Nowym Porcie mieszkałem. Pamiętam taką sytuację, jak babcie szukały służby po prostu i wpadli tam do nas, do Nowego Portu w nocy. Ja jako dziecko tam, pamiętam, płakałem. Dziadek gdzieś tam, to była jakaś stresująca sytuacja. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale pamiętam tą sytuację. Jeszcze później, jak babcia i dziadek, którzy żyli, mi opowiadali to, to było po prostu... Aż teraz, tak z perspektywy czasu, aż trudno uwierzyć, że ta skromna, uczciwa osoba potrafiła zmusić instytucje państwa, służby, jej podległe, do szukania siebie. To jest niesamowite. Jakim była wielkim zagrożeniem prawda, którą głosiła. Jaką wielką siłą duchową zawsze manowała. Była niezłomna, była symbolem Solidarności, to podkreślamy. Jak pańska babcia odbierała to, co działo się w Polsce po roku 1989, po tak zwanej transformacji, przełomie? Wiemy, że była bardzo krytyczna wobec kierunku zmian, które w Polsce miały miejsce wówczas. Oczywiście. Rozpoczęły się. Po pierwsze, ta walka to była walka, i tu chodziło o Polskę, o wolną Polskę. Natomiast jeśli do władzy doszli ludzie, którymi sterowały służby, którzy byli współpracownikami. Zresztą po to obalono między innymi rząd Jana Olszewskiego, żeby społeczeństwo nie miało świadomości tego, kto jest tak naprawdę ich wrogiem. Kto występował przeciwko nim przez te ostatnie dziesięciolecia. Bo chyba oczywistym jest, że naród, który co dopiero obalił, że tak powiem, funkcjonujący system i tych aparatczyków, nie zagłosowałby na ludzi, którzy przez te lata właśnie działali przeciwko narodowi.
i to rozkradanie polskiego majątku narodowego, żeby się te właśnie ci agenci, te służby, to wszystko, żeby mogli się na tym uwłaszczyć. Napaść. Tak, naszą ojczyznę po prostu rozkradli. Bardzo babcia się krytycznie do tego odnosiła, bo ideą było to, abyśmy zbudowali mocne, solidne, wolne państwo polskie. Wierzyła w to, że ten cel uda się osiągnąć, czy z biegiem lat, kiedy sprawy w III RP miały się, jak się miały, dawało się u niej odczuć rozczarowanie? Nie, babcia, ja zauważyłem babci, to nawet działalność babci, to, że przez cały ten czas, mimo że próbowano ją usunąć z przestrzeni publicznej, zresztą nie tylko babcie, Gwiazdów tak samo i wielu innych ludzi, próbowano usunąć z przestrzeni publicznej wprost... Odebrać im rolę historyczną. Tak, po prostu nie mówiąc o nich, bo gdyby mówiono o nich, atakowano ich i tak dalej, no to oni by istnieli, prawda? A tu zastosowano poprzez takie... Zamilczenie, tak, przemilczenie. Ale babcia mimo wszystko to organizowała konferencję w trosce o dom ojczysty. Cały czas działała, gdzie tylko mogła, gdzie tylko ludzie chcieli posłuchać. Po prostu jeździła i walczyła o tą Polskę, o to, żebyśmy się... Pamiętam takie słynne już hasło babci, że musimy się na nowo policzyć, tak? Czyli po prostu musimy się rozliczyć, musimy tych ludzi, którzy po przemianach ustrojowych rozkradli państwo polskie, pociągnąć do odpowiedzialności. I musimy budować państwo polskie na prawdzie, a nie na mitach, fałszu i zakłamanej historii. I babcia się nigdy nie poddała. Cały czas, do samego końca, nawet ten lot do Smoleńska, to było właśnie w obronie prawdy historycznej, bo naród, babcia uważa, że naród, który nie zna prawdy historycznej, historii o sobie samym, jest narodem bardzo łatwym do zmanipulowania i narodem, który zginie po prostu. No, szczęśliwie te ostatnie lata pani Anny Walentynowicz, to jest przecież i prezydentura Lecha Kaczyńskiego i krótki niestety czas rządów Prawa i Sprawiedliwości między 2005 a 2007 rokiem, tak. No to był jednak bardzo istotny zwrot, jeśli chodzi o polskie sprawy. Zwrot, który też polegał na tym, że takim ludziom jak Anna Walentynowicz oddawano wreszcie należne im honor, oddawano miejsce w historii. Dokładnie. Po tych 20 latach tych sytuacji było niewiele. Zamilczania. Tak, tych sytuacji było niewiele, takich, gdzie babcie doceniono za jej trud, poświęcenie, mimo że nie oczekiwała tego. Ale to właśnie było na pewno, to była prezydentura Lecha Kaczyńskiego. To było wiele, było parę takich sytuacji, gdzie babcię doceniono i to było naprawdę piękne. Gdzie, ja pamiętam, jak minister Macierewicz pomagał babci zorganizować konferencję w trosce o dom ojczysty w Sejmie. To było naprawdę niesamowite osiągnięcie dla babci. Babci zwalczanej przez tyle lat. I teraz, no przepraszam, ale wrócę do tej manify. Ja nie pozwolę, my jako rodzina nie pozwolimy, aby to ciężkie babci życie zostało przez paru skrajnych fanatyków czy fanatyczki zniweczone. Jak pan zapamiętał ostatnią rozmowę z babcią? Pewnie to już był kwiecień 2010 tak, roku. To był czwartek, jak dobrze pamiętam. Czwartek mi się wydaje. Czyli dwa dni przed wylotem. No, babcia była szczęśliwa, że po prostu jedzie. Ja się trochę... Martwiliśmy się wszyscy zresztą, ponieważ babcia już się źle czuła. Mieliście państwo jakieś przeczucia? Nie, absolutnie nie. Nie mieliśmy. Babcia była szczęśliwa, że bo ja od kiedy pamiętam, u babci w mieszkaniu zawsze były rzeczy, które symbolizowały to ludobójstwo, którego NKWD się dopuściło, tak? Katyń, gdzie wymordowano polskich oficerów, gdzie wymordowano polskich żołnierzy, elitę i tak dalej, gdzie Sowieci tego się dopuścili. Babcia, od kiedy pamiętam, od małego dzieciaka, zawsze ta symbolika tam istniała i to też było jej wielkie osiągnięcie, że mogła wziąć udział w odkłamaniu tej części historii, która była przez dziesięciolecia zakłamywana. I bardzo się cieszyła, że tam leci. Nic nie wskazywało na to. Co więcej, mówiła jeszcze, że jak wróci, to miała jeszcze parę innych planów, gdzie też mnie prosiła, żebym z nią pojechał na Ukrainę między innymi, żebyśmy... No miała planów, nie zamierzała spocząć po prostu.
Jak odbierała to określenie Anna Solidarność? Przecież ono już funkcjonowało, jak to się mówi, w przestrzeni publicznej. Chyba to pierwszy raz, ja już nie pamiętam. Czy był osobą bardzo skromną, jak pan zaznaczył. Tak, tak. Ale to musiało być miłe, domyślam się, dla niej. Ja chyba to pierwszy raz to się określenie pojawiło, kiedy wręczano babci medal Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli się nie mylę, bo tych uroczystości było sporo. I to albo Krzysztof Wyszkowski, albo Jan Olszewski właśnie tak powiedzieli. Któryś z nich, nie pamiętam, naprawdę, nie chcę teraz ten... Nieważne, ale no tak, no babcia, no właściwie to nic nie mówiła o tym tak naprawdę. Ale to pasuje do babci, ponieważ to ona, to Solidarność. Tak. Bardzo panu dziękuję. Piotr Walentynowicz był gościem rozmowy w Punkt Telewizji Republika. Rozmawialiśmy o Annie Walentynowicz, babci pana Piotra, symbolu Solidarności, jak państwo słyszeli. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne programy naszej stacji.